Pompy ciepła w systemach OZE na potrzeby sektora budownictwa energooszczędnego. Pompa ciepła odbiera energię ze źródła o niskiej temperaturze i przenosi ją do źródła o wyższej temperaturze, gdzie zostaje wykorzystana do ogrzewania pomieszczeń lub podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Pompy ciepła mają szerokie dość zastosowanie, bo oczywiście oprócz funkcji grzewczej też spełniają funkcje i chłodnicze, więc można z tego urządzenia korzystać w skali całego roku. Technicznie przede wszystkim dedykowane do budynków nowych, nowo budowanych, aczkolwiek też nie zamykajmy się tutaj na modernizację, bo jak już wcześniej wspomniałem, dzisiaj nie jest problemem wytworzenie energii. Problemem jest przede wszystkim odpowiednie dopasowanie technologii, także i tutaj w układzie modernizacyjnym też zachęcam do zainteresowania się pompą ciepła. Pompy ciepła mają zastosowanie zarówno w powietrznych, jak i wodnych systemach ogrzewania. Staramy się znaleźć optymalne rozwiązanie między ceną i jakością. Mamy firmy z wyższej półki, firmy z niższej półki. Właściwości są takie, że czerpią ciepło z otoczenia, grzeją wnętrze domu lub wodę do mycia. Zaletą pomp ciepła to jest przede wszystkim bezobsługowość, czyli w zasadzie eksploatacja, podobnie jak przy kotle gazowym, można powiedzieć, włączyć na początku zimy, włączyć późną wiosną. Można też powiedzieć, że te urządzenia nie stwarzają negatywnych skutków dla otoczenia, czyli są ekologiczne, czyste. No i nie zajmują za dużo miejsca, nie potrzebują składu opału. Myślę, że to są podstawowe cechy. No i jakby mają też czasami funkcję chłodzenia, czyli mogą na przykład jednocześnie w lecie zapewnić chłód w budynku. Do funkcjonowania najczęściej stosowanej sprężarkowej pompy ciepła niezbędne jest dostarczenie energii elektrycznej do napędu silnika sprężarki. Stosunek pomiędzy mocą grzewczą pompy ciepła a niezbędną do napędu sprężarki mocą elektryczną wyrażany jest właśnie przez współczynnik wydajności cieplnej COP pompy ciepła. Z doświadczeń zawodowych widzę, że zainteresowanie już sięga coraz do innych produktów, tych, które jeszcze kilka lat temu wydawały się na tyle abstrakcyjne, że nie za bardzo można było uwierzyć w to, aby pompa ciepła typu powietrze przy temperaturach ujemnych mogła była ogrzać budynek do temperatur rzędu 23-24 stopni. Dolne, odnawialne źródła pompy ciepła mogą stanowić powietrze zewnętrzne, grunt, wody powierzchniowe, wody gruntowe, wody geotermalne i promieniowanie słoneczne. Z termodynamicznych podstaw pomp ciepła wynika, że ich efektywność energetyczna zależy przede wszystkim od różnicy temperatur między źródłami. Przyjmując, że wykorzystujemy źródła ciepła o temperaturze otoczenia, efektywność pompy ciepła będzie tym większa, im niższa będzie temperatura źródła górnego. Wymagany jest dobór odpowiedniego źródła dolnego, na przykład grunt, które powinno mieć stałą temperaturę w ciągu sezonu grzewczego. Wyróżnia się dwa podstawowe układy współpracy pompy ciepła z instalacją ogrzewania. Układ monowalentny z pompą ciepła jako jedynym źródłem zasilania instalacji ogrzewania, a także układ biwalentny z pompą ciepła jako układem podstawowym oraz dodatkowym szczytowym źródłem ciepła, którym może być podgrzewacz elektryczny lub kocioł gazowy. Warto podkreślić, że systemy biwalentne wykorzystują dwa wzajemnie uzupełniające się źródła ciepła. Średni sezonowy współczynnik wydajności grzejnej dla pomp ciepła w polskich warunkach klimatycznych zawiera się w przedziale od 2,5 do 6 i jego wartość zależy od rodzaju zastosowanego zewnętrznego wymiennika ciepła i typu instalacji grzewczej. Dzięki zmniejszaniu zużycia napędowej energii elektrycznej na potrzeby własne pompy ciepła oraz na potrzeby pomp do ogrzewania pomieszczeń osiągane są wartości SPF na poziomie 6. Ja jestem praktykiem, mam pompę ciepła, jestem do tej technologii przekonany i gorąco wszystkich zachęcam, aby zasięgnęli opinii u fachowców, ale przede wszystkim, żeby dobór tych technologii wykonać w sposób na tyle zrównoważony, aby ich nakłady inwestycyjne przeniosły się rzeczywiście na ograniczenie kosztów eksploatacji.